Minęła 18, czas na główne wydanie teleskopu. Dariusz Nowakowski, witam Państwa i zapraszam. W podkaliskich Iwanowicach pożegnano Radosława Szyszkiewicza. Przed kilkoma dniami zginął w Afganistanie. Czy chorzy na białaczkę z Poznania zostaną od stycznia pozbawieni pomocy? Odpowiedź w teleskopie. Zajrzymy też do Krzesin, w których sprawdzane są umiejętności pilotów wielozadaniowych myśliwców F-16 i ich współpraca z obsługą naziemną. Rodzina, znajomi, koledzy z macierzystej jednostki i tłumy tych, którzy go nie znali, żegnały w podkaliskich Iwanowicach Radosława Szyszkiewicza, żołnierza, który zginął w Afganistanie z rąk talibów. Prezydent pośmiertnie awansował poległego do stopnia kaprala. Szyszkiewicz jest 15. polskim żołnierzem, który zginął w Afganistanie. Zaledwie 11 dni pozostało mu do końca służby w Afganistanie. 9 października pod samochodem, którym jechał z 5 kolegami, wybuchła bomba pułapka. W wyniku eksplozji zmarł jeszcze jeden żołnierz. Sługa pokoju, który bezgranicznie poświęcił się swojej służbie żołnierskiej, obywatelskiej, także chrześcijańskiej, został przyjęty w progach Ojca Domu Niebieskiego na inną służbę, na inną wartę. To miała być skromna uroczystość, jednak Radosława Szyszkiewicza przyszli pożegnać oprócz rodziny sąsiedzi, znajomi, koledzy z klasy i nauczyciele. Był pilnym uczniem, bardzo dobrze zdał maturę, wstąpił do wojska i niestety stała się ta tragedia. Wszyscy jesteśmy pogrążeni w ogromnym bólu, bo rzeczywiście wszyscy straciliśmy kogoś bardzo bliskiego. Uczynnym, nikomu nic nie zawadził, taki był dobry kolega. Niespodziewana śmierć żołnierza była szokiem dla wszystkich. Wojsko było jego nadzieją na lepszą przyszłość. Służbę zawodową rozpoczął 1,5 roku temu. W kontrakcie miał jedną misję zagraniczną. No, jego plany na przyszłość były dosyć proste. Myślę, że nie były nadzwyczajne. Obecnie do naszej szkoły chodzi jego dziewczyna, z którą mieli się pobrać w najbliższym czasie. Tego już nie zrealizuje. Wojsko było dla niego wszystkim, stało się treścią jego życia. Bronią najwyższych wartości. Życia innych, a także bezpieczeństwa i pokoju. Radosław Szyszkiewicz miał 22 lata. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego i Gwiazdą Afganistanu.